No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Dobra. Serwus, tu Bartek. Ale ja nie zrobię dzisiaj pranka. O nie, ani żartu, jak to się mówi po polsku. A dlaczego? Bo nie mam sprzętu. A dlaczego nie mam sprzętu? Bo zabrała mi policja. Plus komputer, bo zrobili mi dias na chatę. A dlaczego policja zabrała mi sprzęt? Bo mogą. Co teraz myślę o policji? Te inne pytania zadajcie całemu Deal Gangowi i będziecie wiedzieć. W takich momentach zastanawiam się, co bym mógł zrobić, żeby nie było tak smutno. I wymyśliłem, napiję się wódki. Wiesz, jesteś zabawny. Może mi to wyjaśnisz? Może jestem wstawiony, ale w jakim sensie jestem śmieszny? Jak pajac, rozśmieszam cię? Czy ja tu jestem po to, żeby cię zabawiać? Co rozumiesz przez to, że jestem zabawny? Chodzi mi o to, jak to opowiedziałeś. Jak? Nie kapuję. Mówisz, że jestem śmieszny? Co cię we mnie tak śmieszy? Gadaj. Jestem rozbity. Chciałem być slumber seksualny. Zamieszkałem w lesie. Ścinam drzewa, mieszkam w szałasie, jem liście. Ale włosy na twarzy nie rosną mi. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to za wykwity? Co to za mech? Która laska powie do mnie? Chodź Bartek, pokaż mi swój film. Słyszałem, że jest taki długi. Nie, nie będzie tak. Tak mi się marzy. Mieć chociaż taki jeden długi plemnik na brodzie jak Bardenga. To by mi wystarczyło. Dziewczyny by mówiły, ale masz długi plemnik. Podobasz mi się. Marność. You want sexy. Uf, i teraz smutno. Co mi zostało? Wyjdę znowu na dwór. Policja znowu mi coś zabierze. Jedę taki smutny, samotny. Oglądałem kolejny odcinek 5 sposobów na piłeczki ping-pongowe. Wymyśliłem. Będę się uśmiechać. Do ludzi. Z tym, że jest problem, bo nie umiem się uśmiechać do obcych ludzi. Zresztą jak wszyscy Polacy. Jestem typowym Polakiem. Obawiam się ciosu nożem w plecy. I totalnie chciałem zmienić swoje nastawienie. Ha! Co się dzieje? Co się nawyprawiało? Ha. Ale mam lustro w domu. Lustro przyszło mi po raz kolejny z pomocą. Już nie tylko na stukane patrzy się, jak wyglądają moje oczy. Pijany łapie ostrość. Zastanówmy się, na czym polega uśmiech. Uśmiech polega na tym, że te górne części wywija się do góry. Wygląda to mniej więcej tak. Ale to nie jest do końca uśmiech. Ludzie mogą się przestraszyć, pomyśleć debil, wariat, gwałciciel. A tego chcielibyśmy uniknąć, ponieważ chcemy dać ludziom uśmiech od siebie, a w zamian otrzymać od nich. Kąciki ust mamy załatwione. Ale dobrze jest pokazać zęby. Ważne, by mieć te zęby, bo jeżeli zębów nie masz, nie możesz ich pokazać, a jeżeli je pokażesz, zęby, których nie masz, pokażesz dziurę, pustkę. A jak wiemy, ludzie boją się pustki, bo ta pustka wciąga. Jeżeli nie masz zębów, a chcesz się uśmiechać z zębami, jest tani sposób. Dostałem tą informację od 5 sposobów na. Sposób pierwszy, reszta, jeżeli zapytacie w mailach 5 sposobów na, pokażę wam, jak jest reszta sposobów na tanie zęby. Sposób. Wystarczy kartka papieru. Jeżeli posiadacie górną wargę, prawdopodobnie, znaczy może tak, wszyscy, którzy nie posiadają górnej wargi, bardzo bym prosił, żeby odeszli od ekranu. Pozostali, którzy mają dziąsło i górną wargę, zapraszam. Tą kartkę formujemy taki prostokącik, mniej więcej 1,5 na około 5-6 cm i wkładamy tutaj. I kiedy ktoś się uśmiechnie, a jak tak szybko gadam, komu to potrzebne? To mi spada cukier, muszę jeść dużo słodyczy, bo potem już nie wiem, co mówię i nakręcam się tym, co mówię i jest klops. Bo ja sam nie rozumiem, co mówię, a to mówię, potem sprawdzam, muszę to montować, a przecież ja mówiłem, nie wiem, co mówiłem, w ogóle nie wiem, czy mówiłem do kamery, czy mówiłem obok kamery. Latłeś mi przez te drzwi balkonowe? Byłam w szoku. Ten typ włamał się do mojego mieszkania i zrobił sobie kąpiel w mojej łazience. Wszystko, co zrobiłem, jest tylko dla ciebie, z miłości dla ciebie. Zboczony! Ja na policję zaraz zadzwonię! Misiu, uspokój! Nie mów do mnie, Misiu! Świeczki! W zależności od tego, jaki chcecie kolor zębów, taki i ta kartka powinna być kolor. Ja wybrałem białą kartkę, jeżeli ktoś chce mieć niebieskie zęby, powinien wziąć niebieską kartkę. Lub na przykład żółtą, co biedniejsi, zielonkawą, jeszcze biedniejsi. To mamy załatwione. Powiem wam jeszcze w tajemnicy, jako ostatnią rzecz, chociaż to kompletnie nie jest tajemnica, że przygotowuję taki mały challenge piwny. Coś, czego jeszcze nie było ani na świecie, ani w Polsce, ani nawet na Sri Lance. Jest git. Pozdrawiam całą Legnicę, dobrych chłopaków i niech się to trzyma. Słyszycie to? I weź tu mieszkaj. Masakra po prostu. Dobra, finish. Powiem wam, zaschło mi strasznie w ustach, więc muszę się napić. Po prostu z moją babcią, no. Po prostu muszę się napić z moją babcią. Yeah! Na co miałem czekać? Robiłem to samo co ty. Na sądy miałem czekać? Skoczyłem do gardła z kurwysynem. Półmetek. Nie, przysięgam ci. Mówię prawdę, Franz.
Doris, moją kobietę. Dlaczego? W imię zasad, skurwysynu. Yeah!